Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem, będzie pokazanie gospodarstwa i połączę to z vlogiem normalnego dnia, czyli też pojedziemy do lasu. Więc miłego oglądania. Tutaj dwa traktory, jak widać, 30 i Ferdek 255. Nie będzie tego chyba widać. Tam rozsiewaczko z wrogu stoi. Czeka na lepsze czasy, no wiosnę. Lecimy dalej. Jesteśmy w stodole i co mamy? Wóz i rozrzutnik, więc lecimy dalej. Tu mamy bronę ciężką. 30 ma. Co z nim robić już? Z tymi czwórkami ma co robić. Tu już trochę przesząsacz. No nie za nowy. Tutaj stara kopaczka. Kosa listwowa jeszcze. Lekkie brony. Tam są drugie lekkie brony. Tu klepokryzarka, to truskawek. Pług gruziąc dwójki. Talerzówka z pometa. Tak jest, z pometa. Trójki gruziąc. Kosiarka rotacyjna. No i kultywator z prądkami lekki. Do przejeżdżania w truskawkach. Też z pometa. No jest pora. Okręcajcie dalej vloga, już będzie raczej z lasu. Halo, halo, ja już jadę do lasu. No i dalszy vlog będzie z lasu. No zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj zrobić, bo zapomniałem, prawie zapomniałem, że dzisiaj ksiądz chodzi po kolędzie. A wy się spowiadajcie, czy u was był już ksiądz, czy jeszcze nie. Więc zaraz się widzimy w lesie. Halo, ja już jestem w lesie. Idziemy co dalej robić. Będę chciał do końca zimy dotrzeć do końca, ale nie wiem, na ile mi się to uda. Wczoraj dosyć daleko doszedłem, powiem wam szczerze. O matko, pod tą górę teraz podejść. Dosyć daleko doszedłem, o dziwo. Wczoraj jeszcze przyjechałem po obiedzie na bodajże półtorej, dwie godzinki. No i kawał roboty, żebym zrobił w te półtorej, dwie godziny. Więc nie wiem, zobaczę. Mówiliście, że timelapsy z głowy są fajne. Będzie na pewno jeden, jak nie dwa. No zobaczymy. Dzisiaj nie mam statywu, tak na szybko wleciałem. O kurczak. Jak ja będę miał iść do tamtej górki, to ja dziękuję bardzo za takie coś. Żeby był przymrozek, to bym za traktorem przyjechał i co tam dalej wjechał, tak dupa. Nim kurki to kurki, od kurki to kurki i od górki to drogi. Brzmi to jak plan, nie? Pierwszy timelapse był. Chyba wiecie co, sobie wezmę krótkie kawałki. To wtedy widać, że coś to idzie do przodu. Jeszcze parę drzewek. Do tej przerwy. Nawrotka. I taki kawałek sobie zrobię. Powoli. Nie ma co się śpieszyć. Yeah.
Teraz napiszcie, jak się wam podobał tam laps. Kto napisze, to znaczy, że oglądał praktycznie to samego końca. Mam nadzieję, że chociaż dwie osoby będzie tak oglądało. Poczekajcie, o, aby kaptury sobie założę. I co tu więcej? Czy się jakoś inaczej chyba dziabię, albo inaczej kamerkę sobie ustawiłem? Bo siekierą walę w nią. Nie wiem czemu. Wszystko, mam nadzieję, jest całe. Jak wam się podobają, podoba ogólnie gospodarstwo. No. Za bardzo dzisiaj nie miałem czasu też nagrywać, więc tak, aby te najważniejsze maszyny wam nagrałem, ciągniki. Doszedłem prawie, że do połowy, ale jedną rządką. Nie wiem, która jest godzina, ale jeszcze myślę, że z pół godziny i będę się zbierał do domu. Wcześniej, jak pamiętacie, o tam był. Zaraz przy tej górce, teraz już jestem dalej. Od tego momentu, jak to idę już całymi, to dalej mi się trochę dłużej zajdzie. Przeważnie te parę dziesiąt metrów. Chyba już to myślacie się czemu. Pełno gałęzi tu jest, w tej rządce. Trzeba tu kiedy z piłą przyjechać i to wtedy się obrobi, kurde. I to wtedy się obrobi szybko. Bo siekierą nie ma mowy, żeby tego obrobić. Halo. Zbieram się do domu. To już koniec vloga. Napiszcie, jak wam się podobało przedstawienie gospodarstwa. No i co? I do następnego vloga. Trzymajcie się.